Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić ekspres ciśnieniowy marki De'Longhi Magnifica Evo, który jest laureatem prestiżowej nagrody dla dobrego wzornictwa w 2022 roku Red Dot Design Award. I jednocześnie ten ekspres jest tak zgrabny, że zmieści się nawet na niewielkim blacie kuchennym. Zainteresowani? No to zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Ten ekspres wyróżnia się nie tylko stylowym wyglądem, ale również optymalnym rozmiarem i docenisz to szczególnie wtedy, kiedy na blacie kuchennym masz niewiele miejsca. Jego szerokość to 24 cm, wysokość 36 cm, a głębokość 44 cm. Ciśnienie w tym ekspresie to 15 barów, młynek jest stalowy z opcją regulacji stopnia zmielenia. Pojemność pojemnika na kawę to 250 g, a pojemność pojemnika na wodę to 1,8 litra. I oczywiście po uzupełnieniu od razu warto tutaj zamontować filtr do wody, tak aby w ekspresie nie odkładał się kamień, no i żeby kawa była smaczna. Ekspres posiada intuicyjny panel sterowania z kolorowymi ikonami typu soft touch. Do wyboru mamy aż 7 przepisów, które można przygotować za naciśnięciem jednego przycisku. Są to mai latte, latte macchiato, cappuccino, espresso, coffee, long oraz hot water, czyli przy pomocy tego ekspresu możemy również zaparzyć sobie herbatę. Przepis mai latte polega na tym, że ekspres do zrobienia kawy mlecznej zużyje całe mleko, które aktualnie znajduje się w karafce. Zresztą przy okazji zwróćcie uwagę właśnie na karafkę, na której jest specjalna podziałka, która sugeruje, jaka ilość mleka jest nam potrzebna do zrobienia konkretnego przepisu kawowego. I tak mamy ilość mleka minimalną, a potem mamy raz cappuccino, raz latte macchiato, dwa razy cappuccino i dwa razy latte macchiato. I to rozwiązanie bardzo mi się podoba, bo dzięki temu możemy nalać do karafki od razu taką ilość mleka, jaka będzie nam potrzebna, dzięki czemu po prostu to mleko nie będzie tam zalegać. Zwróćcie też uwagę na pozostałe przyciski. Naciskając razy dwa, podświetli nam się od razu przepis kawowy espresso, co oznacza, że tą kawę możemy wykonać podwójnie, dwie kawy jednocześnie. Naciskając z kolei na panelu sterowania ziarna kawy, wybieramy jej aromat. I tak wybierając najpierw małe ziarno, to będzie kawa o łagodnym aromacie, kolejne ziarno o średnim, a jeżeli wybierzemy wszystkie trzy ziarna, to oznacza, że kawa będzie mocno aromatyczna. Pamiętajcie tylko o tym, żeby najpierw wybrać jej aromat, a dopiero potem rodzaj kawy. Ten ekspres umożliwia nam również zaparzenie sobie kawy z kawy mielonej. W tym celu wystarczy tylko na panelu sterowania właśnie wybrać taką opcję, ona jest tutaj. Sypiemy płaską miarkę kawy i wsypujemy ją w to miejsce. Warto również pamiętać o tym, że przyrządzając sobie kawę long, w połowie procesu należy dosypać drugą płaską miarkę kawy. Oprócz aromatu w tym ekspresie możemy też ustawić sami ilość konkretnego napoju. W tym celu wystarczy przytrzymać dłużej ikonę danego napoju. Miganie oznacza programowanie. I w momencie, kiedy osiągniemy już pożądaną ilość napoju, wystarczy nacisnąć ją ponownie w celu zatrzymania i zapisania ilości napoju. Naciskając na panelu sterowania koło zębate przez minimum 5 sekund, przechodzimy do menu. No i co my w tym menu możemy zapisać? Po pierwsze, twardość wody, którą najpierw mierzymy przy pomocy specjalnego testera, który dołączony jest z ekspresem. Możemy zapisać również, że zamontowaliśmy filtr zmiękczający w pojemniku na wodę. Możemy aktywować i dezaktywować sygnały dźwiękowe, które wydaje ekspres. Możemy również dezaktywować bądź aktywować funkcję oszczędzania energii i ustawić temperaturę kawy. A teraz zrobię sobie przepyszną kawę mleczną i to właśnie dzięki systemowi latte crema ta pianka będzie gęsta, kremowa, trwała o właściwej temperaturze. Zresztą zobaczycie sami. Wybieram cappuccino.
Po zrobieniu kawy mlecznej ekspres zawsze zasugeruje nam przeprowadzenie automatycznego czyszczenia karafki, dzięki czemu wszystkie elementy, które brały udział w spienianiu mleka, zostaną wyczyszczone. Naciskamy ten przycisk i zobaczcie, następuje automatyczne czyszczenie. Na koniec dnia należy karafkę opróżnić, rozebrać na części pierwsze i albo starannie umyć ręcznie, bądź wstawić do górnego kosza zmywarki i w ten sposób umyć. Dbanie o ekspres nie polega tylko na czyszczeniu karafki na mleko, ale również na regularnym opróżnianiu tacki ociekowej, pojemnika na fusy. Należy też pamiętać o czyszczeniu pojemnika na wodę i regularnym czyszczeniu zaparzacza, który znajduje się na tyłach pojemnika z wodą. Czyszczenie tego zaparzacza wcale nie jest skomplikowane, tak naprawdę wystarczy go tylko opłukać pod bieżącą wodą. A kiedy ekspres upomni się o odkamienianie, to również należy taki cykl przeprowadzić. Myślę, że ten ekspres De'Longhi Magnifica Evo spodoba się wszystkim tym, którzy szukają urządzenia o kompaktowych wymiarach, o prostym i intuicyjnym panelu sterowania, w którym wystarczy kilka przepisów kawowych, tym bardziej, że i tak można je spersonalizować. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień.